Witamy Państwa z Karolina, siedziby zespołu Mazowsze. To miejsce niezwykłe i siedzimy przy stoliku, gdzie powinna z nami być Mira Zimińska-Sygietyńska, panie dyrektorze, pan dyrektor Jacek Boniecki. Tak, rzeczywiście, chociaż znajdujemy się w nowym budynku. Tym budynku, który wybudowano trochę ponad 10 lat temu. Szkoda, że Mira nie mogła być w tych czasach, jak właśnie powstała ta piękna sala. To miejsce zresztą nie tylko prób i różnych zajęć wszelakich, oto wokalnych, poinstrumentalne, oczywiście zajęcia baletowe, ale jest przede wszystkim piękna sala i Mazowsze dzisiaj może właśnie w tej sali, zresztą imieniem Miry Sygietyńskiej, występować. Gramy tutaj na co dzień i przyjmujemy swoją publiczność. A Mira nie miała rzeczywiście takiej okazji, ale te meble i ten fotel, to ona tam była. To ona tam była i kierowała z pałacu, oddalonego o takie 200 metrów stąd. Pałac jest pałac w remoncie, Karolin, ale jesienią prawdopodobnie będzie już. Tak, będzie tam stała wystawa folkloru polskiego i oczywiście będzie tam mowa także o Mazowszu. I tam będzie ten gabinet Miry, gdzie podejmowała największe sławy różnych dygnitarzy, no ale także artystów, swoich kolegów i koleżanki. Mira Zimińska-Sygietyńska podobno nie lubiła słowa nie i w ogóle nie rozumiała, nie słyszała tego słowa. Tak, to znaczy była na pewno kobietą dość mocną, temperamentną, ale myślę, że to było potrzebne do prowadzenia zespołu również, tak? Ponieważ to byli młodzi ludzie, którzy przecież w tym pierwszym okresie nie mieli 18 lat. Tutaj się musieli wychowywać, a były to osoby z różnych rodzin. No i Mira była im nie tylko matką, ale no, musiała to wszystko ogarnąć. Musiała być i matką, i ojcem, jak Tadeusz Sygietyński zmarł, tak, prawda? Tak. Bo tak naprawdę ona musiała czasami żelazną ręką rządzić, ale miała taki szacunek, wzbudzała niesamowity, że no nie można było rzeczywiście jej odmówić. A proszę Państwa, spotykamy się tutaj w Zespole Mazowsze dlatego, że akurat 22 lutego mija 120. rocznica urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, aczkolwiek z tym też są pewne nieścisłości, bo pamiętam w jednym z programów Bogusława Kaczyńskiego z Łańcuta. Mira, kiedy śpiewa jej cała sala 100 lat, to ona mówi: nie, proszę nie, tak nie śpiewać, bo to jest niestosowne, bo jakby było to 100 lat, to może możliwe, żebyście już ze mną się nie widzieli, to powinno się śpiewać 200 lat. 200 lat. I w sumie to właściwie nie wiadomo było tak naprawdę, czy urodziła się w XIX wieku, czy w XX, ale oficjalnie mamy tę datę, tak. 22 lutego 1901 roku. Tak. No i ta wspaniała droga życiowa. Przecież w zasadzie można powiedzieć, dotknęła dwóch światów. Tego świata przedwojennego, zupełnie innego, w którym świetnie odnajdywała się przede wszystkim jako artystka. I to artystka naprawdę wielkiego formatu. W różnych, przede wszystkim teatrach, ale także w kabaretach, no i w filmie. Właśnie, tak, przecież Mira Zimińska-Sygietyńska tak pół żartem powiedziała, że właściwie jej kariera zaczęła się od klepnięcia w pupę. Miała półtora roku, przyjechał do Płocka, gdzie się urodziła, a jej ojciec był dekoratorem w teatrze, mama też pracowała w Teatrze Płockim i akurat przyjechał teatr z Ukrainy i potrzebowali dziecko, które zapłacze. No i ona była tak szczęśliwa, że jest na scenie, że jest z tymi aktorami takimi, że wszystko jest takie cudowne i kolorowe i się śmiała cały czas. W związku z tym ktoś ją uszczypnął w pupę, żeby zapłakała. No i rzeczywiście wtedy ryczała. No i to był jej wspaniały debiut. Debiut. A potem dziecko, ich czworo zapolskiej. No i wspaniałe, potem wielkie role przecież i w teatrach warszawskich, ale tak jak pan dyrektor powiedział, w kabaretach i w Qui pro quo zaczęła się jej wielka kariera od tego występu, kiedy Ordonka zachorowała, nagle trzeba było nagłe zastępstwo zrobić. Tak. Dziewczyna była chętna, miała kilkanaście lat i temperament niesamowity. Tak? I rzeczywiście żal aż, panie dyrektorze, że ona po wojnie właściwie wycofała się zupełnie z kariery estradowej, scenicznej i filmowej. Tak, ale na rzecz tego piękna, którym jest Mazowsze. Ona jak gdyby przejęła tę pałeczkę po Tadeuszu Sygietyńskim, który zmarł w 1955 roku, a więc
a więc 7 lat był z Mazowszem, tylko 7 i aż 7. Ja zawsze podziwiam te biografie wielkich artystów, muzyków, przede wszystkim kompozytorów, którzy w tak krótkim czasie byli niezwykle płodnymi kompozytorami i zrobili tak wiele. Tadeusz Sygietyński w 7 lat stworzył podwaliny repertuaru Mazowsza i tego jest naprawdę ogromne ilości przepięknych utworów. To jest nie tylko wystarczy Państwu na 100 lat, ale jeszcze dłużej. Tak, tak. I cały czas jak gdyby powracamy do tego. My przy okazji gromadzenia właśnie tych pamiątek, przy okazji właśnie remontu pałacu i nowej wystawy, która tam będzie, właśnie mamy doskonały przegląd tego wszystkiego, co Tadeusz zrobił dla kultury polskiej. Niestety jego przedwojenne dzieła zaginęły. A przecież był on wspaniałym symfonikiem, wspaniałym kompozytorem. I myślę, że szkoda, że nie znamy tej jego twórczości. Ale nawet na podstawie tych skrawków, można by powiedzieć, szkiców symfonicznych opartych na motywach ludowych i później zresztą dołączonych do pierwszych utworów, pierwszych suit właśnie repertuaru, z repertuaru Mazowsza, to widzimy, jak piękne są to kompozycje, jakie bogate, przede wszystkim instrumentacyjnie, bo pamiętajmy, że no, Mazowsze to miało być wielki, ogromny zespół, tak jak mówił Bogusław Kaczyński, to nie jest żaden kwartet ani kwintet, ale to ogromny zespół artystyczny o wielkim chórze, orkiestrze, no i balecie. Tak, od chóru się zaczęło. Ale wróćmy jeszcze do Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, bo proszę Państwa, ona była muzą wielu artystów. I to było niesamowite. Przyjaźniła się, zresztą to była właściwie wielka miłość, z Marianem Hemarem, który pisał dla niej cudowne piosenki, taka jak Nikt, tylko ty, i mnóstwo wspaniałych innych melodii powstało, ale także Julian Tuwim dedykował jej wiersze. Między innymi także że jest akt Witkacego, ona pozowała do tego aktu, więc to osoba no niesamowita, z taką charyzmą potężną, no i rzeczywiście jak zaczęła karierę w teatrach warszawskich, ale także w kinie, no to stała się gwiazdą rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale i całej Europie i wszyscy się w niej kochali, a gaże miała niesamowite. Bywało tak, że ona dostawała za jeden dzień pracy, na przykład dzień zdjęciowy, 400 zł przed wojną, a za 100 zł mogła się wyżywić cała liczna rodzina. No tak, rzeczywiście. No ale to świadczyło o jej talencie, tak? O tym, że była osobą niezwykłą. Przekazywała te artystyczne wnętrze i to było niesamowite. Ale miała też ekstrawagancję w sobie tak. I na przykład jeździła luksusowym kabrioletem. Musiało to robić ogromne wrażenie wtedy, tak, rzeczywiście. No, tak. No ale po wojnie rzeczywiście oddała całe serce zespołowi Mazowsze, który, proszę Państwa, już obchodził niedawno 70-lecie pierwszego występu, tak. Pierwszego koncertu, który odbył się w Teatrze Polskim w Warszawie, ale przecież zespół Mazowsze jest znany na całym świecie. Jak Bogusław Kaczyński mówił, jest najlepszym ambasadorem kultury polskiej na całym świecie. Tak. I właśnie Mira zbudowała potęgę Mazowsza. I tę potęgę budowała bardzo skrupulatnie, ponieważ musiało to zostać stworzone w wielu płaszczyznach. Nie tylko tej płaszczyzny muzycznej, którą dał podwaliny Tadeusz Sygietyński, ale tej scenicznej. I tu Mira była niezastąpiona. Jej kunszt aktorski, sceniczny niezwykle przydał się do budowania właśnie obrazu Mazowsza. A obraz Mazowsza to miała być stylizacja folkloru polskiego tak, by mógł być on pokazany na scenach, na największych scenach świata. A więc nie było to zadanie łatwe, no ale Mira była uparta i konsekwentna i zbudowała właśnie tę markę Mazowsza. Bogusław Kaczyński był z nią niesamowicie zaprzyjaźniony. Ona go traktowała wręcz jak syna. On ją naprawdę kochał i jeździli też troszkę razem po świecie, razem z Mazowszem. Pan Bogusław się pojawiał i byli w Korei, i byli w Chinach, i mnóstwo niesamowitych sytuacji się z tym wiązało, prawda? Na przykład ona dostała w Korei w jakimś luksusowym hotelu apartament Kim Il-sena, który
był podobno tak potężny, że można było się gonić po prostu w nim i ponad 100 metrów miał. No ale różne były inne sytuacje niesamowite, występy w salach na 12 tysięcy miejsc w kinach, prawda? No to było coś nieprawdopodobnego. Szał był niesamowity. Miłość do tego zespołu Mazowsze wzrastała na całym świecie i do dzisiaj jest bardzo silna, ale niestety czasy się zmieniły i teraz brakuje finansów, żeby na przykład zespół znowu wyjeżdżał na kilkumiesięczne turnie do Stanów Zjednoczonych, więc czekamy na sponsorów, czekamy na osoby, które pomogą Mazowszu znowu wypłynąć poza ocean. Tak, ja myślę, że dzisiaj jest to dużo trudniejsze, tak naprawdę, bo nie chodzi tutaj o sam kunszt artystyczny zespołu, bo on jak gdyby jest odbudowywany i zdaje się, że to idzie w dobrą stronę. Na pewno, panie dyrektorze. Natomiast rzeczywiście warunki finansowe no, już są inne i wymaga to bardzo dobrego mecenatu, być może państwa, tak, a być może i różnych firm. Bądźmy dobrej myśli, ponieważ Mazowsze, tak jak Bogusław Kaczyński sobie życzył i Mira Zimińska-Segietyńska prosiła go, umierając nawet, żeby się opiekował Mazowszem. On niestety też już nie żył, ale od kilku lat jest Mazowsze współfinansowane wreszcie przez Ministerstwo Kultury, ale myślę, że te pieniądze powinny być większe i powinno być więcej właśnie łożone na to, żeby Mazowsze występowało poza, nie tylko poza regionem, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, dziękuję państwu i zapraszamy do Mazowsza. Zapraszamy.